Pa para pa 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 para pa pa pa. Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto i dzisiaj jest ze mną wyjątkowo Johnny. Siema. Dzisiaj będziemy sobie prezentować modyfikację Farming Simulator 2017. Czyli zapraszam was na kolejny odcinek z tej waszej ulubionej serii na moim kanale. I było w chuj łapek, było w chuj wyświetleń, to lecimy z kolejnym odcinkiem. Także tak, no małe zaległości mieliśmy w tych modyfikacjach, bo trochę tego jest, ale to spokojnie, wszystko się nadrobi. Także kupię ci traktor ładny, Okej. taki polski mocno. A? No, najpolściejszy bym powiedział nawet. Aż. Taki ło. Gdzie? A sobie kupię taki ło. O kurde. Tego nie kupię, bo to jest na koniec. O matko, za głośno, muszę ściszyć grę trochę. gdzie mam tu, tu? Weź no, roztwórz te drzwi. Czekaj, to będzie tak. O, widzisz? Ej, biorę, kurcz. Panie. Się roztworzyłeś normalnie? Oskryptowany. No. Też chcę wsiąść. A se wsiądę, zobaczę se. No, to jest 60 romka, jak ktoś poznaje, to łapka w górę. Ogólnie może być, ale mogłaby być lepsza, dlatego ja już tutaj będę musiał tutaj chyba zmienić koła, to raz. No i chyba tyle, no bo więcej to tutaj raczej nie trzeba poprawiać. Ale to się zrobi kiedy indziej, bo nie mam na to czasu. Zazwyczaj, ale ogólnie 60 mi się strasznie podoba, bo to jest ta wyjątkowa 60, która jakoś tam została w mojej pamięci od samej 13 chyba, nie? Bo jej w 11 jeszcze nie było. Chyba nie. Albo i była. Ty, jak to ciśnie? Zaraz wracam. Dobra, jesteśmy z powrotem. No nie ma chwili spokoju. To jest dramat po No, prostu. takie życie. Dobrze. Także no, 60 troszeczkę tutaj brakuje poprawek, ale jak najbardziej no jest to sentymentalny sprzęt, także łapka w górę i tyle. Pokaż mi ten traktorek, bo tego jeszcze nie mówiłem. To jest wyjątkowy traktorek również, no No. bo jest to Lindner z Classic Packa. Chyba ulubiony mój traktor z tej całej paczki, po prostu zawsze jakoś mi się podobał. Jest jakiś taki, no inny. No. Po prostu bardzo podobny do 60, do tych właśnie gabarytów. Tutaj tylko naglaka do niego założyć, w ogóle kurde. Rewelacja. Także tak, no to jest ciągnik, on tam ma chyba coś około 50 koni. Przed nim napędem i w ogóle. Na podstawowym skrypcie brudzi się, z tego co wiem, no bo 60 no się niestety nie brudzi. Tak, dokładnie to ma 45 koni. No, coś tam koło 50. No. Jakieś tam fajne dźwięki tego, owego. O, fajna maszynka, strasznie mi się podoba. No to jest Także ogólnie. To jest ogólnie ta najnowsza wersja, czy. najnowsza wersja. No właśnie, też widziałem, miałem pobrać. Ja miałem poprzednią wersję właśnie jeszcze przed tą. A ładny on jest. Najładniejszy. Strasznie mi się podoba. No, Dobra, ja sobie no wezmę ten fajnie. traktorek, bo on mi się przyda. W ogóle czemu ja używam tej kurde klawiatury brzydkiej, niedobrej? Wezmę sobie ten traktorek, ponieważ mamy w planach przetestować coś, co zrobiło furorę w internecie. Mianowicie przetestujemy sobie. Aha. Okej. Okay. Coś, co zrobiło furorę w internecie, czyli prasę kostkującą, pierwszą A. z pełnymi animacjami, która została wydana do 17 i która nie ma błędów w No. ogóle. Czyli to jest Lelwelger 730 bodajże. Tak, dokładnie. Czyli ta AE. największa. Także ja sobie ją podczepię.
I słuchaj, zadanie dla ciebie teraz, Johnny. Ja ci kupię fajny traktor. O nie, tego ci traktora nie kupię, chociaż. Nie wiem, czy do niego to podczepisz, co ja chcę, żebyś to podczepił. No ale się kupię. Masz. Pewnie teraz już spadł. O kurde. Jego byka. I weź do niego to podczep. Jak dasz radę, to będzie dobrze. Naprzód? Naprzód. No to jeszcze na szybko powiem. No Ursus w wersji finalnej Katwana. Jakieś tam wszystkie animacje. Weź no zaprezentuj tutaj. Uotwieraj te drzwi. No ja se... Josef, wsiądę. Josef, wsiądę. No jechać tam na lewo pewnie, nie? Czekaj. Czekaj, stój. Czekaj. Weź no to odepnij i odjedź kawałek. Ja muszę tu zaprezentować. O. Patrzcie teraz. Pyk. O ty kurwa. Taka magiczna magia. Full script dosłownie. No. Najlepszy kurde, chyba najlepsza animacja, która mi się strasznie podoba tutaj w nim. Też co tu jeszcze się dało? Kurde, to? Czekaj. Co tam, jakieś tam home wajchy, nie wajchy. Ty z tyłu wajchy dowe nawet chodzi. Tak, chodzi. Bez kitu. No jak z jakiejś idzie... dosłownie. Czekaj, a idzie to... Nie idzie wyłączyć wałka. Ale... Dźwignia się jako taka rusza, czyli na przykład, zobacz. Podepnę sobie to gówno. Z przodu. Aha, ta z tyłu dźwignia. Rozłożę. Odpalam. Rusza się dźwignia przekaźnika. Nie wiem, czy wiesz, która to jest w Ursusie. No zobacz sobie, patrz na kolumnę kierownicy. I naciśnij B. A, tu, no. To jest dźwignia od wałka i ona się rusza. Dobra, to śmigaj tam na pole wykosić pobocza. Dobra. Także ogólnie Ursus jest już dostępny do pobrania. Wszystkie mody z dzisiejszego odcinka będą w opisie. Na Shermoc? Na Shermoc będą. Rozłożyłem jaką pasę? Rozłożyłem. Dobra. A ona bez przestrząsania zbiera? No, jak nie. W 17 każda zbiera. A no, w zasadzie. To są dwa rodzaje trawy teraz. Kurczę, w końcu mi się to podoba strasznie. Że są te dwa rodzaje trawy i nie trzeba prasować i nie trzeba przetrząsać zawsze, nie? No. Jak robisz siano-kiszonkę, to robisz siano-kiszonkę, a nie jakieś tam podrabiańce. To jeszcze jechać tam na prawo, czy jak? Nie, no do końca dojechałeś, to starczy. No także jak widzicie, kostki się tworzą, vlogu błędu brak, także wszystko jest pięknie, ładnie. No jedyne czego tu brakuje to jeszcze tego wymienialnego sznurka i by w ogóle już była bajabongo na okrągło. Ale fajne jest w 17 to, że możesz te belki ręcznie podnosić, nie? No. Bez najlepsze. Zarąbę. Dobra, ja sobie to teraz zgaszę. Wypluję kostki. Też zgaszę, żeby nie hałasował. Uuu, kostka stanęła. Stój. O, dobra. Wyleciało, stary, spokojnie. On się ręcznie wyciągało z ściół. Dobra, spokojnie. Dobra, chodź, jedziemy tam. Zaraz tu przyjedziemy kolejnym modem, którego będziemy testować, bo nie bez powodu tutaj zrobiłem te kostki i nie bez powodu je tam zostawiłem akurat. Bo ty dzisiaj nie zostałeś tutaj wzięty tylko do roboty maszynowej, ale też do fizycznej. Także już możesz się domyślić, co będziesz robił. No. Ale ładnie wygląda ten zestaw, kurczę, taka 60 z tą prasą. Ładnie to tak mnie wykorzystywać? No, najlepiej. Bardzo ciekawy zestaw nam się trafił. Do testów. Dawno ta 60 w ogóle wyszła, a ja ją olałem całkowicie. Zapomniałem, że pasowałoby ją przetestować, prawda? Tą gosiarkę tu też gdzieś postawić, czy ją sprzedasz po prostu? Nie, tą gosiarkę tam odstaw do tych oryginalnych maszyn tam, o.
Okej. Dobra, ja sobie ten drugi traktorek teraz. Mi się tak podoba, że to jest jakieś nieporozumienie. To. Że ten 16? Linder. A Linden, kurde, najlepszy jest. Czekaj. On też jest zarąbisty. Znaczy na Jak takie teraz ogólnie. szukam. O, to jest rewelacja. Chyba wiem ja co. A, widziałem właśnie też to dzisiaj. To Dobra, jest czyli jeździ. rewelacja po prostu. No już wiem co muszę robić. Już idę. Ja już się tu podczepiam. O, hamulce tutaj w tym linderze to takie nie bardzo są. Ręczny by się przydał. No, jakbym tutaj człowieku zahamulował, to. Gorzki nie urwał. Szok. Dobra, jedziemy. Jak mi się gościu podoba to ładowanie ręczne, to jest nieporozumienie. Rzucaj, szefie. No pięknie. Kurde. A miałem sobie dzisiaj pobrać właśnie tą dwukółkę. Czyli już nie muszę. No widzisz. Taki plus. Panie, kurde, jak ty jesteś normalnie w swoim fachu, to... Panie, No. brachu, w swoim Trochę fachu. się narzucało takich kostek. No. O Ja kurde. myślę, łe. Chyba śniadania nie jadłeś. No co? Dobra, wyjdę ci pomogę, bo kurde, będziesz to do końca życia zbierał. No. Skąd wiedziałeś? Ty, bo żeś mi podszedł, kurde. Ty, w ogóle te kostki są jakieś takie ci niedługie. Zauważyłeś? No. No właśnie, bo to od tej prasy ogólnie. No ta prasa może jakieś takie insze robi, no. No takie dłuższe troszkę. No, dobra, zaś tu trzeba pasami zapiąć. Właśnie, to są pasy. Jup. O, kurde. Panie, Jak to osiadaj fajnie na błotnik, wygląda. jedziemy. Nie ma. No trudno. Pójdę na pierwszy. Tym jeszcze wyprzedzisz. No także kosteczki mamy zebrane. Profesjonalnie, jak widzicie, wszystko się fajnie brudzi. Ten most przedni, to ja muszę zapierdzielić od niego do 60 koniecznie, nie? Człowieku, jak on już 60 będzie ten most przedni, jak go jeszcze zobaczę, tam obadam, że on jest oddzielony, jak nie, to trzeba będzie Adasia tam zaprząc do roboty. Ale modyfikacje mamy takie fajne, typowo polskie, kurczę, dzisiaj. Ogólnie jeszcze coś zostało? No jak nie? Człowiek. No dobra. To jeszcze Ursusa zostawiam. Dobra. O, nie ma stopki pod tym. Trudno. Nie, no jest, Dobra. tylko trochę tak bardziej z tyłu. No, tam taka stopka, to jak ona nic nie podtrzymuje, no stary. Czekaj. Zaś tero trzeba tutaj kupić sieczkarnię. Mam dwie sieczkarnie, one są podobne do siebie, ale kupię dwie. Żebyś ty też miał. A, taki sieczkarni, gościu. A, o dobra, to ci jeszcze kupię taką. Żebyś miał czym jeździć. Oj, oj, oj. Allak. O, to była konkret sieczkarnia już. Ale bez kitu, mój wuja też ma taką tą sieczkarnię jednorzędową. Jednorzędówkę? No, tą Pockingera. Meksa dwójkę? Dokładnie, taką samą. No to jak taką samą, no to wyjątkowo ją dzisiaj weźmiemy. Bez kitu. Łe. I to właśnie nie byle jaka sieczkarnia jest, bo ona była taka sama, dokładnie była w Classic Packu, jeżeli pamiętasz. Również Pottinger Max w Classic Packu był. Tak? No. Możliwe, nie pamiętam. Trzeba Teraz rozwinąć przyczepy rurę, jedziesz? czekaj. No dobra, bez przyczepy tam, stary, a co tu będziemy sieczyć w ogóle? Nie ma co sieczyć, kurde, panie. Ta zielona, to No. ten don. Wszystko się A jest fajnie dobra. kręci. Teraz To jest ładnie. najważniejsze. Chodź, zobacz z prawej strony. Ściąga fajnie tutaj te. No to chodź, chodź, zobacz z prawej strony, o. O kurde. Jak fajnie Widziałeś te takie chodzą magie? łańcuchy. No. Zarąbiście to wygląda, gościu. No, dobra, witarka. Dobra, no nie mam niestety kukurydzy. Zapowiem od razu, że ja tam magistę zaprzęgłem do roboty. Miał mi zrobić mapę do testowania modów.
Bo ja nie mam właściwie na czym tych modów testować, bo tutaj to jest dramat. Nie mam ani kukurydzy, ani nic. Znaczy mógłbym to posiać tak, ale komu się chce? No właśnie, komu się chce. No, także mamy tą sieczkarnię. Tamta jest podobna, dlatego... To jest po Tinker Max 2. Tutaj jest... ona się jakoś nazywa, nie wiem, ona jest jakaś robiona przez małe rączki w Chinach. Nie będę sobie łamał języka na jej nazwie. O Jezusie. Tak ogólnie to tu piszę PZMH80S. Proszę wyjść, bo ja tu nagry... A dobra, Pawlo. O, Pawlo przyszedł nagrać, kurde, z nami. Troszkę się spóźnił. Ale co, że się spóźnił, no chopok, no wbiliście się od odcinka normalnie. Pawlo jest z nami. Przywitaj się. No cześć. No. Nagrywamy. Młodzieżowo tak. Dobra. Ten traktorek zgasimy. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy takiego ruskiego Wichajstra. No 680, tak. No i do niego tą przystawkę do kukurydzy. Jestem ciekaw, czy to w ogóle działa. Znaczy, ja wiem, że to działa, ale bym musiał to ogólnie sprawdzić, czy tu są jakieś animacje, bo no, to jest konwert, taki surowy konwert dość. No, z 15 chyba, nie? No. Dobra, to teraz zajść tu w lewo i zobacz, czy tu są animacje. Oj, czy zajść, czekaj. Odpalaj to. O, jak nie ma, jak są. Tylko, że te łańcuchy to tak średnio się kręcą. Każdy mnie to. Łodyńcz. Łe, pani, jak tu się koła kręcą, a łańcuchy stoją, to jest ładnie, kurde. Ładne jazzy, dobra. No ale działać działa, tak, no kurde. Co ty chcesz, w końcu ruskie. Tutaj to siedzą, kurde. Małe piotrki napędzają to. Dobra. Także tak. Coś ja tu jeszcze mam do przetestowania chyba, czy nie? Oprócz Ursusa, bo Ursusa miałem na koniec zostawić, tą wywrotkę miałem jeszcze. No to weźmiemy jakiś tam, no słucham. U ciebie też cały czas pika? Nie. U mnie pika normalnie, tak jak to weź chcę wsiąść, to weź chcę wsiąść może. O dobra. Już nie pika? Nie. No, jakieś takie wynalazki, kurde, rosyjskie. Niosja, nie łamiotka i te sprawy, także no co zrobisz, no nic nie zrobisz. Coś miałem jeszcze do przetestowania, ale na śmierć zapomniałem. Weź Johnny sprawdź, co jeszcze mieliśmy testować. Ale poszukam. Tutaj. Zaraz, może inaczej. 8 modów, 9 miało być. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9, tak, dobra. Wszystko jest gitara, także tak jak mówiłem, na koniec zostawiłem Ursusa 16-14. Bajkatfan 18, link w opisie, wszystko jest w opisie. Ładna 16. Gratuluję w ogóle wszystkim tutaj widzom, nie widzom, którzy to oglądają, no bo pewnie dołączyliście już do grupy na Facebooku Herosi oraz Pires of the Torrents. Jeżeli nie dołączyliście, no to oczywiście link w opisie, ale tutaj mamy do Was taki ważny komunikat. To dzięki Wam ten Ursus został wydany, ponieważ został wydany na 4000 osób na grupie, bodajże. No, to był taki specjal na 4000 osób na grupie, zarówno jak i 2000 subskrypcji na kanale Katfana. Także oczywiście link w opisie do wszystkich tych tutaj wymienionych official website'ów. Dobra, jesteśmy z powrotem. No po prostu nie ma chwili możliwości nagrania. No jest godzina, która? 26 po 15. Dokładnie. A ludzie ciągle coś ode mnie chcą. Także no, wracamy do tego, co powiedziałem. 16. Funkcji w chuj. Najlepszy polski mod do
Farming Simulator 2017. Zapraszam do pobierania, wszystkie linki w opisie do wszystkich modyfikacji dzisiejszego odcinka. Okej. Co to było? Serio? No. Ja jebę, ale dźwięk. Myślałem, że coś się kurwa stłukło. Nie, bez kitu. Ale dym, jakie dźwięki. Nie no, super przyczepka, kurczę. No i została nam taka przyczepka jedną, się w ogóle nie wiedziałem, że ona tyle potrafi, nie? Dźwięki, super sprawa. No. Rewelacja, kurczę. No w ogóle ma tu jakieś takie ło, można zakładać na nadstawki. I można jej jeszcze pasy chyba zapinać, no masy, tak, można tak, zapinać można. Pasy. No super sprawa, także no co ja mogę tu powiedzieć o tej jednoosiówce. No jednoosiówka jak jednoosiówka, na polskie standardy idealna. No. Ale także, te dźwięki to dosłownie piękne. Ale dźwięki to rozwalają, kurde, byłem w szoku, jak żem usłyszał. To się zdziwiłem. Dobra, postawimy tutaj ten sprzęt ładnie, pięknie, zrobimy ładne zdjęcie. Oczywiście wszystkie linki do kanałów, zarówno jak do kanału Johnego, jak i Katwana i w ogóle tam jeszcze Aladyna, do Wiktora, także wszystko w opisie. Oczywiście wszystkie mody w opisie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. No. Pożegnaj się, Pawlo. No cześć. No. No to cześć, no cześć.